Dzień dobry, witamy Państwa, magazyn sportowy Ostrowiec, odcinek 5. Ostatnimi czasy tradycyjnie hala przy Świętokrzyskiej 11, dokładnie sala sportu walki i wreszcie 5. odcinek Darku, ale piękny debiut dla nas, piękny. Pamiętaj, że miałeś zacząć od tej mody, przypominam Ci. I tak właśnie idziemy w tym kierunku, piękny, bo wreszcie mamy jako studiu gości dwie piękne kobiety, tak? A że moda w Ostrowcu na sporty walki jak najbardziej panuje od dawien dawna, w związku z tym przedstawicielkami dzisiaj dwie panie trener sportu walki. Tak, przedstawiamy bardzo serdecznie Wioletta Walerowicz, pani trener. Zgadza się. Ostrowieckiego Stowarzyszenia Taekwondo Olimpijskiego, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego oraz Teresa Dybiec, członek zarządu uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ostrowia. Obie panie mają na swym koncie dużo sukcesów sportowych i nieprzypadkowo dlatego są dzisiaj paniami trenerkami. Właśnie, Tomek, zacząłeś o tej modzie. Chciałbym Was spytać, Wiolu, Teresko, czy jest w Ostrowcu moda na sporty walki? Generalnie uważam, że nie tylko w Ostrowcu, ale i w całym naszym kraju i na świecie sporty walki zyskują coraz większą popularność. Te sporty walki towarzyszą nam nawet w samym Ostrowcu od kilkudziesięciu lat, więc ta moda jak gdyby trwa i rozciąga się to w czasie, nie mija. A ze względu na coraz większą popularność, zwłaszcza mieszanych sportów walki i na medialność, także i nasze bardziej tradycyjne dyscypliny sportów walki zyskują też na popularności, a nasze dyscypliny są dodatkowo dyscyplinami olimpijskimi, więc dostępność tych dyscyplin i jak gdyby poznanie przez osoby z zewnątrz charakteru i szczegółów dotyczących techniki i samego przebiegu walki jest też łatwiejsze, dlatego też te dyscypliny wydaje mi się są popularne wśród potencjalnych osób, które przychodzą na treningi. O tej popularności mogliśmy się przekonać na drugiej ostrowieckiej gali sportu, kiedy zaistniały w szerszym wymiarze, dla szerszej publiczności pokazane były piękne pokazy obu sekcji, Tereska, prawda? Tak, tak. No myślę, że pokazy to są bardzo dobrą promocją sportu. Myślę, że co byśmy o sporcie nie mówili, to jednak taki efekt wizualny przynosi wymierne efekty, to zainteresowanie jest coraz większe. Tym bardziej, że uczestniczą w zajęciach zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, także zapraszamy wszystkich i zawsze po takich występach dzieci przychodzą i chcą spróbować swoich sił na macie. Mamy profesjonalne sale, mamy profesjonalne podłoże, także warunki mamy naprawdę bardzo dobre do tego, żeby tutaj na gruncie lokalnym w taki sposób prowadzić zajęcia. Naprawdę mówię, warunki, których zazdroszczą nam duże miasta, a takich warunków nie posiadają. No właśnie, w związku z tym, że jest moda, że jest popyt, taekwondo na dzień dzisiejszy PSP numer 7, tam odbywają się treningi, tak? Tak, już od wielu, wielu lat współpracujemy z dyrekcją tutaj i z miastem i nasze regularne miejsce treningowe to sale sportowe szkoły numer 7 na osiedlu Płanki. Czyli łatwy dostęp po pracy, po szkole, można się szybko przedostać, kto tam bliżej mieszka, prawda? Tak, zgadza się. Judo tutaj na tych obiektach, trzeba dojechać, ale to Ostrowiec, nie Warszawa, nie jakaś aglomeracja, prawda? Ale nas zastanawiało co innego z Darkiem. Jak to jest, że nieustannie ktoś kończy wiek, odchodzi z klubu, bo przechodzi wiek seniora, nie trenuje, a cały czas jest nowy narybek. My wiemy jak to jest, bo rodzic poleca jeden drugiemu, że treningi są fajne, że zajęcia są dobre, ale jaka jest ta Wasza recepta, żeby te dzieciaki do Was napływały? Znaczy ja myślę, że przede wszystkim nasze doświadczenie, sukcesy naszych starszych zawodników, cały czas samodoskonalenie się, atrakcyjna oferta, tak jak my w klubie w Ostrowieckim Stowarzyszeniu Taekwondo Olimpijskiego prowadzimy grupy od trzeciego roku życia, mamy maluszki, mamy grupy dzieci, mamy grupy średnio zaawansowane zawodnicze, grupy dla dorosłych, mamy też Taekwondo Family, gdzie trenują rodzice z dziećmi, taka forma aktywnego spędzania czasu wolnego w tym gronie rodzinnym, gdzie najłatwiej te dzieci zaszczepić do ruchu poprzez tą wspólną aktywność z rodzicem, bo łatwo wysłać dziecko na trening, idź rób, niech się ktoś inny zajmie, ale rzeczywiście tutaj dajemy też możliwość wspólnej pracy i dzięki temu
dziecko, obserwując też rodzica, który jest aktywny ruchowo, chętniej bierze udział w różnego rodzaju aktywności ruchowej, czy to już definitywnie w naszych treningach. Czyli podobnie jest na judo? Podobnie jest. U nas też na zajęcia mogą przyjść dzieci już w wieku przedszkolnym. Ja myślę, że to jest bardzo atrakcyjna oferta dla dzieci właśnie w takim wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, bo nie we wszystkich dyscyplinach mogą brać udział dzieci w tym wieku. U nas wchodzą na matę i żeby przeprowadzić takie dziecko, to wystarczy, że umie biegać, wiązać buty, wykonywać takie podstawowe czynności i jak wejdzie na matę, to już wtedy o dobrą atmosferę dba trener i prowadzi zajęcia w formie zabawowej. To jest taka najbardziej atrakcyjna forma dla dzieci małych, dlatego myślę, że jest takie zainteresowanie wśród rodziców, bo zajęcia się po prostu podobają. Dzieci poprawiają swoją sprawność fizyczną, nawet nie wiedząc o tym. One po prostu się bawią, czerpią z tego ogromną radość, ogromną przyjemność, a myślę, że rodziców satysfakcjonuje to, że naprawdę z treningu na trening są dzieci coraz sprawniejsze. Czyli ta koordynacja ruchowa, ta gibkość, zwinność, to wszystko u Was złapie się, tak? Dokładnie. Ja spotykam się często z taką opinią, bo tak jak powiedziałeś, część dzieci po jakimś tam czasie bytności w naszych sekcjach przechodzi do innych sportów, próbują różnych rzeczy i często spotykam się z taką opinią, że te dzieci są właśnie bardzo dobrze ogólnorozwojowo przygotowane do innych dyscyplin i dzięki temu wstępnemu przygotowaniu ogólnorozwojowemu w naszych sekcjach odnoszą sukcesy na przykład w grach zespołowych. Ale to sami rodzice podkreślają, że część z nich no, chciałaby, żeby to dziecko osiągnęło, nie wiem, medal mistrzostw Polski, czy nawet olimpijski medal w sferze marzeń. Ale zgodnie podkreślają, że uczęszczając w tych zajęciach, czy w judo, czy w taekwondo, te dzieci są o wiele bardziej sprawniejsze od tych rówieśników, którzy siedzą za komputerem i korzystają z internetu w tym sprawniejsze czasie. To raz, ale lepiej zorganizowane i tak naprawdę przygotowane do życia, bo znają trud pracy, znają smak sukcesu i porażki. W ten sposób kształtujemy też pełnowartościowego człowieka i nawet osoby, które gdzieś tam potem, czy w wieku nastoletnim, czy już dorosłym, wychodzą ze sportu. Tak naprawdę ten sport, może nie na poziomie zawodniczym, towarzyszy im potem całe życie, bo jeżeli to nie będzie, tak jak w moim przypadku taekwondo, to słyszę, że a to zawsze gdzieś pójdzie, na rower, na basen, na siłownię. Jest ten głód, wypracowany nawyk aktywności ruchowej. I to jest, myślę, że też najważniejsze, bo sukcesy sportowe, no prowadzimy kluby sportowe, są dla nas bardzo ważne. Są jak gdyby wymiarem oceny naszej pracy. Ale też bardzo ważny aspekt jest ten wychowawczy w sensie rozwoju pełnowartościowego człowieka. A powiedzcie, jak to było w waszym przypadku? Może to zaciekawi podopiecznych obu klubów. Wiolu, jak to się stało, że trafiłaś do taekwondo? Teresko, jak to się stało, że trafiłaś do judo? W moim przypadku zadecydowała tak naprawdę spontaniczna decyzja. Próbowałam judo, próbowałam tańca towarzyskiego. Było fajnie, ale to nie było to. Przyszłam na trening taekwondo i zostałam po prostu. To było właśnie to, co najbardziej mi odpowiadało pod względem organizacji treningu, charakterystyki. Więcej adrenaliny, czy? Znaczy ja mam taki dosyć trudny, władczy charakter i między innymi dlatego na przykład w tańcu towarzyskim się nie sprawdzałam. No w tańcu towarzyskim partner prowadzi, a nie partnerka, no i dlatego to u mnie nie zatrybiło. Nie, wydaje mi się, że dla mojego charakteru, dla mojego sposobu bycia sport indywidualny to było to, co mnie najbardziej interesowało, a przez tą wszechstronność zajęć było to dla mnie najbardziej atrakcyjna forma. Tereska, w twoim przypadku? No ja kiedyś będąc z rodzicami, bo to była szkoła podstawowa, w Parku Hutniczym był organizowany festyn, gdzie był pokaz właśnie judo. Moi rówieśnicy wyszli na matę i popisywali się swoją sprawnością. Bardzo mi się to spodobało, dlatego decyzja też była zapadła, że ja na pewno na te zajęcia pójdę i chcę tego spróbować, bo ja też chcę umieć robić takie rzeczy jak oni. W pierwszym momencie takie rzeczy, jeśli ktoś patrzy, wydają się niemożliwe, to tak się wydaje, że bardzo ciężko jest opanować pewne umiejętności, ale wcale tak nie jest. Wchodzi się na matę i trener w sposób bardzo łatwy przekazuje wiedzę, odpowiednio prowadzona metodyka powoduje, że dzieci są w stanie opanować naprawdę bardzo trudne struktury ruchowe, bo judo to jest bardzo trudny sport. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywa ogromna praca włożona w rozwój wszystkich cech motorycznych. To jest tak wszechstronny rozwój młodego organizmu, takiego dynamicznego się, dynamicznie rozwijającego się.
że uważam, że to jest naprawdę sport, którego powinny osoby spróbować. Jeśli nie będą oni mistrzami, jeśli nie będą zdobywali medali, to na pewno ta ich sportowa forma będzie bardzo wysoka. W zajęciach judo mamy bardzo dużo elementów gimnastyki, mamy bardzo dużo elementów akrobatyki. Mamy elementy różnych gier zespołowych, zabaw, chodzi o orientację w przestrzeni. Także naprawdę mówię, oddziaływanie jest bardzo wszechstronne. Wspomniałaś teraz o tych mistrzostwach. Wam się udało, bo byliście medalistkami Mistrzostw Polski. To były sukcesy. Dzisiaj jest chyba ciężej o ten sukces. Chyba jest większa rywalizacja. Jak kształtujecie te dzieciaki? Jak motywujecie je do tego, żeby spoglądały na to podium najwyższe? Znaczy, na pewno teraz jest trudniej, choćby przez to, od czego wyszła nasza rozmowa, od czego się rozpoczęła, że popularność sportów walki jest coraz większa i rzeczywiście nawet wśród dziewcząt czasami okazuje się, że jadąc na jakiś turniej jest kilkanaście dziewcząt w kategorii wagowej, gdzie to czasem było zebrać trudno kilka. Ale nasze dzieciaki myślę, że mają dużo łatwiej niż my, dlatego że tych turniejów jest dużo. Mają przede wszystkim lepszą bazę sportową. My na pewno jesteśmy też bardziej wszechstronnie i lepiej przygotowane do pracy niż nasi trenerzy. Oni zaczynali, oni byli prekursorami tych wszystkich dyscyplin. Tak jak ja skończyłam kierunek trenerski na AWGF-ie w Poznaniu. Stricte był to kierunek podporządkowany sportom walki. I staramy się, przynajmniej u nas w klubie, stwarzać tym naszym podopiecznym możliwość rywalizacji na różnym szczeblu. Turnieje tak dobieramy według umiejętności i danej predyspozycji zawodnika, gdzie to ryzyko czy prawdopodobieństwo sukcesu, porażki jest wyrównane i przez to, że dzieci mają większą szansę właśnie na odniesienie sukcesu, stopniowo mają też większą chęć i głód treningu i większą chęć i głód rywalizacji. Wiadomo, najtrudniej jest przegrać, i żeby zmotywować potem dziecko do dalszej pracy. Ale właśnie przez odpowiedni dobór poziomu turnieju udaje nam się to wszystko i systematyczną pracę na treningu osiągnąć. I coraz to więcej dzieci odnosi sukcesy na arenie ogólnopolskiej i nie tylko. O czym czytamy co tydzień? Staramy się na bieżąco informować wszystkich naszych sympatyków i dziękujemy Wam za to, że umożliwiacie nam to. W terenie przypadku judo też ta rywalizacja jest trudna, bo z tego, co zawsze mi mówisz, trafiamy do grupy śląskiej, gdzie ilość tych klubów i poziom reprezentowany chociażby przez taką potęgę jak Czarni, Bytom, prawda? Tak. A jednak przebijamy się, startujemy w Mistrzostwach Polski, kwalifikujemy się. No tak, każdy start poprzedzony jest bardzo ciężką i systematyczną pracą. Tutaj chodzi o to, żeby zaszczepić w zawodniku tak zwanego bakcyla. Dopóki tego nie będzie, no to oczekiwania zawodników są bardzo różne, ale jeśli chodzi o wyniki sportowe, no to mówię, to jest ciężka praca zawodnika i trenera, tym bardziej, że mamy bardzo mocny region. My, żeby uczestniczyć w zawodach ogólnopolskich, musimy przejść przez eliminację właśnie w tym naszym ciężkim regionie. I sam udział zawodnika na przykład w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, tak jak teraz nie tak dawno brał udział nasz junior młodszy Dawid Winiarski, był już sukcesem dla naszego klubu naprawdę bardzo dużym, bo przez te eliminacje musiał bardzo dobrze się zaprezentować, żeby uzyskać taki limit. Ostatecznie zajął miejsce w pierwszej dziesiątce Polski. Cieszymy się z tego wyniku, no i trenujemy dalej. Widzimy, gdzie jest, na jakim poziomie aktualnie się znajdujemy, właśnie poprzez udział w takich mocnych zawodach sportowych, prawda? No wiem, także... jeździcie, startujecie i w Małopolsce, i na Lubelszczyźnie, w Ślimach, tak, także tutaj na międzynarodowych. Jeździmy teraz aktualnie po całej Polsce, poza granicę Polski. Również nasi zawodnicy wyjeżdżają i tam również zdobywają medale. No właśnie, cały czas mówimy zawody, trening, baza sportowa, mata. Widzimy tutaj troszkę sprzętu waszego, czyli doboki, kaski, całe suspensorium do treningu. To wszystko kosztuje, tak? Teraz pytanie, skąd panie trener, sekcje, odpowiednie kluby biorą na to środki? Bo może jakiś apel, może ktoś tutaj, jakiś fan znajdzie się sportu walki. Trzeba może wytłumaczyć, że to wszystko kosztuje i tak. O tym też trzeba biegać, nie tylko trzeba trenować tych młodych adeptów sportu, ale też trzeba troszeczkę wydeptać różnych ścieżek w mieście, żeby na to wszystko zdobyć pieniążki, prawda? No niestety specyfika małych klubów jest dosyć trudna dla pracy trenera, prezesa, menadżera i często jeszcze i sprzątaczki w jednym. I rzeczywiście
Myślę, że tutaj trzeba być bardzo elastycznym, bardzo otwartym i przede wszystkim być pasjonatem tego, co się robi. Gdzieś tam powolutku udaje się pozyskać te środki z różnych źródeł. Częściowo finansuje nas gmina Ostrowiec, częściowo mamy pieniążki tutaj z województwa, z rywalizacji sportu dzieci i młodzieży, ponieważ tak jak my zrobiliśmy w ubiegłym roku ponad 60 punktów, więc częściowo jesteśmy dofinansowani. Jest to co prawda kropla w morzu. No, podstawowym jednak sponsorem sportu indywidualnego, sportu dzieci i młodzieży jest rodzic. I rzeczywiście, tak jak tutaj wspomniałeś, taki podstawowy sprzęt do treningu, nie mówię już nawet do zawodów, to jest około 1000 zł, żeby ubrać zawodnika. A jeżeli chodzi o teraz, właśnie mam taki problem, mieliśmy zorganizować zawód dla dzieci, ale nie udało mi się pozyskać nigdzie, wypożyczyć sprzętu elektroniki. Taka elektronika na dwie maty, żeby wyposażyć, żebyśmy mogli takie zawody organizować i być niezależnymi, to jest koszt około 40 tysięcy, żeby zawody mogły się odbyć. Sprzęt do sędziowania sam, elektroniczne HOGO, kaski, czujniki, program komputerowy, bo w tej chwili w taekwondo olimpijskim walka jest jak gdyby sędziowana nie przez sędziów, tylko przede wszystkim przez system elektroniczny. Tak jest to skonstruowane. I właśnie mam dzisiaj taką zagwozdkę, skąd wziąć te 40 tysięcy, żeby przestać być zależnym od związku innych klubów. Ale pomalutku dajemy radę. Do naszych sponsorów. A naprawdę warto, bo grupy mamy liczne i dzięki tej ciężkiej pracy naszej i trenerskiej, ale też organizacyjnej udaje nam się być tutaj zauważonym w Polsce i czego przykładem był nasz turniej tutaj rankingowy Pucharu Polski w marcu, który się odbywał już po raz szósty, ale pierwszy raz w randze Pucharu Polski przyjechało ponad 450 zawodników. Turniej rozegrany na 7 matach. Nigdzie w Polsce turnieje nie są rozgrywane na 7 matach. Mamy jedną halę, a i 8 by się zmieściła, no gdyby tego sprzętu elektronicznego było więcej i sędziów. Pochwal się, że zebrałaś naprawdę bardzo dobre recenzje po tym turnieju. Tak, do tej pory odbyły się 3 turnieje P2 wyższej rangi, odbyły się 4 turnieje P1 i nasz turniej ostrowiecki został najwyżej oceniony z tych wszystkich turniejów, które odbyły się rankingowe w pierwszym półroczu. I pod względem organizacyjnym, i gościnności, i też wyników sportowych. Rzeczywiście organizacja przebiegła bardzo, bardzo sprawnie. Patronat nad tymi zawodami objął pan prezydent naszego miasta Jarosław Górczyński, również marszałek województwa świętokrzyskiego. Cieszy nas to, że Kielce zaczęły zauważać naszą pracę. Tutaj świetna promocja miasta i regionu. No i myślę, że za rok nie będzie problemu z utrzymaniem również tej rangi turnieju. A w kuluarach mówiliśmy, że powstała struktura świętokrzyska, jeśli chodzi o... Tak, również w województwie, nie tylko organizacyjnie, tutaj pod względem rozwijamy się tylko nasz klub. Są już 3 kluby w województwie zarejestrowane, właściwie to nawet już 4 w tym momencie i wczoraj otrzymałam pismo z KRS-u, że udało się nam ostatecznie zarejestrować Świętokrzyski Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego, więc też mam nadzieję, że tutaj będzie łatwiejsza współpraca, nie tylko jako jeden klub, który pracuje w województwie, ale już jako zrzeszenie klubów, jako związek sportowy, może będzie łatwiej pozyskać te środki. Świętokrzyski Związek Judo istnieje dłużej, wiadomo, starsza troszkę dyscyplina. Teresko, przed nami też na początku czerwca bardzo fajna impreza judo, Mistrzostwa Województwa Dzieci i Młodzików. Czy już wiadomo, jaka będzie frekwencja, ile klubów się zgłosiło do zawodów? Tak, już te zawody weszły w kalendarz zawodów naszego regionu tutaj świętokrzyskiego. Są to Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego, w których udział będą brały wszystkie kluby tutaj z naszego województwa. Niemniej jednak w tym roku zaprosiliśmy także klub z Warszawy, klub z Radomia. To są kluby, które również nas zapraszają na różnego rodzaju imprezy sportowe. Nasze dzieci z nimi rywalizują. No i z roku na rok, bo to już jest po raz czwarty organizowany taki turniej, liczba zawodników wzrasta, zainteresowanie również wzrasta. Także w tym roku spodziewamy się około 150 zawodników. Bardzo chętnie zaprosilibyśmy jeszcze więcej, ale tutaj właśnie chodzi o taką oprawę techniczną. No nie posiadamy sprzętu elektronicznego. Przygotowanie takiego turnieju, jeśli chodzi o organizację... Przepraszam, Teresko, wpadnę zdanie, czy taki sprzęt elektroniczny byłby kompatybilny dla obu? No niestety nie. Chyba niekoniecznie. Nie, to jest inna specyfikacja. No mówię, przy taką ilość osób jesteśmy w stanie tutaj przygotować organizacyjnie taką imprezę. Chcielibyśmy więcej, ale no nie mamy, mówię, sprzętu, który by nam ułatwił weryfikację, losowanie zawodników, przygotowanie list walk. Także na razie musimy się ograniczyć do takiej ilości, ale mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli dużo większe turnieje organizować, bo na pewno zainteresowanie no i warunki są, bardzo dobre. Tak. Teraz chcielibyśmy zapytać o taką sprawę, no bo trafiają dużo tej młodzieży, przyjmuje się na treningach, prawda? Czy jest odsiew? Bo ty, Wiola, mówiłaś, że
część tych młodzieży przechodzi do innych dyscyplin, że próbuje, że jest w takim wieku, że oczywiście zyskuje to przygotowanie ogólnorozwojowe, ale zmienia dyscyplinę. Znaczy myślę, że nie dotyczy to, bardziej dotyczy ta sytuacja dzieci niż młodzieży, bo już powiedzmy od taekwondo jest inna troszeczkę specyfika u nas w tej chwili po zmianach regulaminu. Młodsze dzieci, już nawet 8-9 lat, od tego roku 8-9 latki mogą walczyć. Mini kiorugi bez kontaktu na głowę. Także wcześniej zaczyna się ta rywalizacja już taka zbliżona do tej profesjonalnej rywalizacji w taekwondo olimpijskim. U nas młodzik to jest wiek 10-11 lat i już jest kontakt ograniczony na głowę. Dlatego też ten wcześniej zaczynamy ten etap przygotowania ogólnorozwojowego od najmłodszych lat, dlatego że on, tak jak mówię, 8-latek już może wejść ten cykl szkoleniowy, zawodniczy, odsiew. W każdej dziedzinie tak jest. Przychodzą często osoby, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co będą robiły na tych treningach. Po pokazach wydaje im się, że to jest wszystko takie proste, że zaraz będzie to takie szybkie wow, szybkie efekty. Niestety no, zaczynamy od podstaw i czasami niektórzy się zniechęcają, a czasami po prostu to nie jest to. Mają dzieci bardzo dużą, bogatą ofertę, dlatego mogą sobie pozwolić na wybór innej dyscypliny. Myślę, że też tutaj w grę wchodzi podejście rodzica. Często rodzic też nie do końca zdaje sobie sprawę, jak powinno to wyglądać. I żeby poznać jakąkolwiek dyscyplinę, no to nie wystarczy poświęcić miesiąc, dwa, trzy, tylko trzeba przepracować chociażby taki jeden pełen cykl, żeby jakieś te efekty zobaczyć. Na szczęście jest wielu rodziców, wielu dzieciaków, którzy podchodzą do tego od innej strony i udaje nam się też zatrzymać w klubie dzieci, które później dochodzą do poziomu zawodniczego i reprezentują nas na Mistrzostwach Polski, zdobywają medale. No ale to jest jak gdyby naturalna selekcja, tak jak w każdej innej dziedzinie, tak samo i w naszych sportach. Nie da się tego uniknąć. Nie da się. 100% przychodzi, 100% zostaje. No właśnie, pamiętam, jakie cechy trzeba mieć do judo, żeby w tym judo chcieć zostać? Oprócz tego, że trzeba być takim czupłodnym, walecznym. No, u nas judo jest ściśle określone swoimi przepisami. Ja mówię, sama sala do judo, dokładnie ta, w której się znajdujemy, to odbywają się zajęcia, ma bardzo, bardzo specyficzny taki klimat. U nas panują troszeczkę inne zasady niż w innych, dyscyplinach. System zachowania, poruszania się na macie. Tutaj na sali mamy sytuację, kiedy zawodnicy muszą się podporządkować określonym zasadom, prawda? Określonym zasadom. Nie każdy to potrafi. Niekoniecznie. Tutaj jeżeli po prostu wejść słowo... szacunek do przeciwnika, do trenera, podporządkowanie, to jest cały rytuał zachowania się. Filozofia. Także, oczywiście, filozofia. Także tutaj nie tylko pracujemy nad sprawnością fizyczną. To jest taka metoda pedagogiczna. Tutaj nie tylko trenujemy, ale również wychowujemy. No, pani nauczycielkami jest to... są tu po prostu. Tak. Czyli taki typowy wulkan energii będzie miał problem, prawda? Bo będzie musiał wejść w pewne struktury. No, będzie musiał zasady. Się podporządkować. Nie wszystkie dzieci potrafią to zrobić. Mówią, część jest to kultura i filozofia wschodu, prawda? U nas troszeczkę, troszeczkę jednak. Ale jeśli dzieci posiadają nadmiar energii, to jak najbardziej. My takich dzieci bardzo chętnie przyjmujemy i pracujemy nad nimi. To bardzo często później się okazuje, że jest dobry materiał na dobrego zawodnika. Czyli także... bo energia musi być ukierunkowana w odpowiednią stronę, tak. Po prostu. Trzeba umieć to wykorzystać. Apel do wszystkich rodziców, jak w domu się tam troszeczkę wszystko rozchodzi na boki, już macie kochane listę dość, siedzą dwie panie ekspertki, wpadnijcie do nich z pociechą. Zajmą się waszymi dziećmi bardzo dobrze. Dokładnie tak. Mówiliśmy już o waszych dużych imprezach, bo jeśli chodzi o taekwondo i o judo, są to na stałe wpisane w kalendarz imprez. Pierwsze półrocze za chwilę się kończy, rok szkolny się kończy, krótka przerwa wakacyjna. Co jeszcze czeka w tym roku? Znaczy, taekwondo olimpijskie jest taką specyficzną dyscypliną, gdzie nie mamy okresu roztrzaniowania tak naprawdę. W tym tygodniu w weekend jedziemy do Puław na Mistrzostwa Polski Juniorów, za tydzień jadę na finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Potem rzeczywiście króciutka przerwa, ale już zaczynamy obóz stacjonarny w lipcu, potem przełom lipca-sierpnia mamy ogólnopolski obóz szkoleniowy w Pucku, gdzie przyjeżdżają też trenerzy koreańscy i będzie około 400 zawodników z całej Polski. Końcówka sierpnia znów mamy obóz stacjonarny, ponieważ w połowie września mamy turniej na Słowacji, październik turniej rankingowy w Krynicy, mistrzostwa młodzików międzywojewódzkie, październik kolejny turniej rankingowy,
grudzień, kolejny turniej rankingowy, dlatego że w tym momencie, tak jak w judo mają eliminacje regionalne, u nas w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego opracowany został ranking, dlatego musimy jeździć na te turnieje rankingowe, zdobywać tam punkty, co daje nam właśnie kwalifikacje na finały Mistrzostw Polski. Także bardzo, bardzo pracowitym mamy okres startowy właściwie cały rok. A teraz w drugiej połowie czerwca Mistrzostwa Świata w taekwondo olimpijskim w Muju w Korei. Zapraszam do śledzenia. Mamy bardzo, bardzo duże szanse. 12-osobowa reprezentacja Polski, tak liczna jeszcze nigdy nie była. Na poprzednich Mistrzostwach Świata udało się wywalczyć punktowane 5. miejsce. Miejmy nadzieję, że w tym roku uda się wywalczyć medal. No właśnie, jaka jest przyszłość Waszych dyscyplin? Bo wiem, że taekwondo jest świeżą dyscypliną, zaistniało na Igrzyskach Olimpijskich. Judo, ostatni medal w 1996 roku na Pawła Nastuli i Anety Szczepańskiej, chyba dobrze pamiętam. 20 lat minęło, teraz jest szansa na medal w Tokio. Tam wszystko z jakim sobie podzielą, także wiesz, nie oddadzą nic. No, no, w ojczyźnie judo będziemy chyba, także nie będzie to proste i łatwe. No kończą się jedne Igrzyska Olimpijskie i zaczyna się intensywna praca i przygotowanie do kolejnych. Ten okres przygotowań to jest dokładnie ten 4-letni okres między igrzyskami, także no liczymy, trzymamy kciuki, no i mamy nadzieję, że w końcu uda się odsłuchać nasz hymn i nasi zawodnicy wejdą na najwyższe podium. No mówię, ciężka praca wykwalifikowanych trenerów trwa, no i mówię, możemy tylko trzymać kciuki i wierzyć, że takie sukcesy jeszcze przed nami. Viola, Tereska były dziećmi, miały po kilka lat. Jak te dyscypliny wasze były tworzone w Ostrowcu? Judo jest troszkę starszą dyscypliną. Ja pamiętam, jak były pierwsze organizowane zajęcia w Osiedlowym Domu Kultury przy ulicy Wspólnej. Później pan Waldek Borowiecki przeniósł sekcję do KSZO, funkcjonowała w KSZO, później przeniósł ją do Ostrowi, gdzie prowadził razem z panem Grzegorzem Leśniakiem. Właśnie, teraz jak wspominasz te czasy? Bo wtedy byłaś medalistką Mistrzostw Polski. Tak, no bardzo dobrze. No ja mówię, wtedy się narodziła miłość do tego sportu, sentyment, który mam do dzisiejszego dnia. To właśnie są tamte czasy. Miałam przyjemność być zawodniczką za jednego i drugiego trenera, którego pan redaktor wymienił. Świętej pamięci trener Waldemar Borowiecki, który następnie trener Grzegorz Leśniak. To trenerzy, którzy wypracowali sobie wytrenowali wielu medalistów, mistrzostw Polski. Zawodnicy wtedy byli nawet w kadrze olimpijskiej, Kika Jurek, to właśnie są tamte czasy. No jeździliśmy po całej Polsce, była bardzo mocna drużyna, bardzo mocne treningi. No cały czas uczestniczyliśmy w rywalizacji sportowej, mówię, na terenie całej Polski. No i staram się utrzymać te tradycje. Nadal pracujemy nad tym, żeby takie wyniki osiągali nadal nasi zawodnicy. Wielu, w twoim przypadku ty miałaś pewnie też kilka latek, jak na nasze ekrany wszedł głośny film Wejście Smoka. Spotęgowało to ogromne zainteresowanie taekwondo w Ostrowcu. W 3 lata po wejściu tego filmu na ekrany odbyły się Mistrzostwa Polski. Tak, były to trzecie Mistrzostwa Polski. Zdobyliśmy chyba 3 medale wtedy. Mirek, między innymi Starzącki, który zawiązał świętokrzyski klub taekwondo, dla którego ty zdobywałaś później medale. Zgadza się, pan Mirek Starzyński to mój trener. Ja czasów powstania, jak gdyby taekwondo w Ostrowcu, jego początków nie pamiętam, ale potem rzeczywiście bardzo dynamicznie dyscyplina się rozwijała. Początki w ogóle całej dyscypliny w kraju były trudne, bo początkowo podlegaliśmy pod karate, jak gdyby struktury się tworzyły, organizacja, przepisy, wszystko powolutku się rozwijało, ale rzeczywiście w tych czasach, kiedy ja już zaczynałam trenować, sport wyglądał już bardzo zbliżenie do tego, jak wygląda w czasach obecnych i mieliśmy też również mocną tutaj ekipę, jeździliśmy na różnej rangi zawody. Różnie to bywało potem sportowo. Po skończeniu studiów udało mi się wrócić do Ostrowca i
Wydaje mi się, że robimy tutaj z kolegą Piotrkiem Czają kawał dobrej roboty, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, stajemy się potęgą organizacyjną. Sportowo może w mniejszym stopniu, ale dobijamy się też do tej czołówki. Nie możemy się równać z dużymi ośrodkami, ale jednak ciągle pracujemy na to, żebyśmy byli zauważani i trzymamy się blisko tej ścisłej czołówki z naszej dyscypliny w kraju. Dziękujemy Państwu za spędzone z nami chwilę. Bardzo dziękuję Wiolu, Teresko, za przybycie do studia. Oglądajcie programy lokalnej telewizji Krzemionki, czytajcie Gazetę Ostrowiecką. Będą zapowiedzi kolejnych ciekawych, mam nadzieję, materiałów o ostrowieckim sporcie. I przyprowadzajcie dzieci na treningi judo i taekwondo. Zobaczycie, czy to jest tak naprawdę tak fajnie. Sporty walki nie służą do tego, żeby rozbudowywać agresję, wręcz przeciwnie, okiełznujemy tą energię, w pozytywną stronę ukierunkowujemy, więc serdecznie zapraszamy, nie ma tutaj takiego ryzyka, jak to jest szczególnie rozpowszechnione u osób, które się nie znają. Sporty walki to nie agresja. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy.